Gramy na maksa, czas na recenzję Enemy Front, polskiej gry studia CI Games, które też wydało u nas grę, jak i na świecie. PEGI 18, gra zadebiutowała 13 czerwca bieżącego roku na PlayStation 3, Xboxie 360 i na PC-cie. Jest to oczywiście drugowojenna strzelanka, która praktycznie w połowie produkcji była tworzona przez Stuarta Blacka. Później nie wiadomo jak to się stało, ale Stuart Black odszedł albo został wyrzucony z CI Games i gra totalnie się zmieniła. Zobaczyliśmy to nawet na ostatnim Gamescomie. Wtedy się nawet spoko prezentowała, bo była prezentowana na komputerze osobistym, nie na konsolach, więc te możliwości CryEngine, bo na tym silniku jest stworzony Enemy Front, czyli silnik znany ze wszystkich w sumie Crysisów, jedynki, dwójki, trójki, Warhead i z paru takich mniej znanych MMO. Dobra, powiedz jak to się po prostu prezentuje. Prezentuje się na konsolach beznadziejnie, to jest trudne słowo po prostu, jak wytłumaczyć, znaczy, nie. Jak słabo ja myślę, ta gra wygląda. Ja myślę, że mielibyśmy bardzo dosadne słowa, jak ale nie ogólnie możemy ich tutaj opisać użyć, tą produkcję, ale nie możemy ich użyć. PEGI 18, więc zdecydowanie mamy tutaj kontakt z poważniejszą produkcją, może to też za tym przemawiać fakt, że no jest to FPS, po drugie jest to druga wojna światowa, więc zdecydowanie brutalniejsze czasy. Jest oczywiście Powstanie Warszawskie, w końcu jakaś gra nie aż tak fatalna jak jedna z też ostatnich polskich gier, która też była taką strategią o powstaniu, która była totalnie zła. Coś tam 44 jest, chyba, okay. Ale nie dam sobie głowy uciąć. Uprising 44. Tak. Tutaj jest ciut lepiej, jeśli chodzi. Dobra. Ale taki ciut, 0,1% bym powiedział. Skoro już ponarzekałeś sobie wstępnie na Enemy Front, powiedz w ogóle, w kogo się wcielamy w tej produkcji, kim będziemy? Roberta Hawkinsa, amerykańskiego korespondenta wojennego, który przybył do Warszawy porobić trochę fotek, napisać artykuł, sprzedać go, zarobić hajs. Wszyscy na niego psioczą, no bo... Przyjechałeś tutaj tylko zarobić pieniądze. Czyli trochę tacy dziennikarze Radia Centrum, tylko w czasie II wojny światowej. Ale pojechałeś, no straszne. No nie są tacy, no weź, no, Marcin. Jesteśmy bo nas wspaniali. Tak więc on praktycznie do połowy gry w ogóle się nie przekonuje, że on walczy o jakąś wolność i tak dalej, pomaga ludziom. Ogólnie gra wygląda tak, że walczymy w Powstaniu Warszawskim, pomagamy AK-owcom. Jest dużo takich miejsc znanych z Warszawy, na przykład Bazylika Świętego Krzyża. Jeśli pojedziemy do Warszawy, na pewno rozpoznamy niektóre z tych budynków, które znajdują się w tej grze, ale główna oś fabularna polega na tym, że mamy retrospekcję i pojawiamy się w różnych krajach. No właśnie, bo od razu w Niemczech, moje pytanie Francji. Bardzo podstawowe. Ile jest samej Polski w grze polskiego studia? Grze, która dzieje się w czasie Powstania Warszawskiego. Chyba trochę mało. No powiedzmy to praktycznie 50-50, jeśli bym tam tak to ujął, bo tak naprawdę gra wygląda jakby była połączona z wielu gier, jakby Stuart Black zrobił te wszystkie retrospekcje, bo tam rozgrywka polega na tym, że rozwalamy pociągi, wybuchy, tysiące przeciwników rozwalamy, a czyli taki już... piękny sen, który zamienił się w koszmar. Tak, a jeśli już jesteśmy przy Powstaniu Warszawskim, no to już bardziej realistycznie to wygląda, no i gra oczywiście gorzej też jakby się sama sobą prezentuje, bo Warszawa jest obrzydliwa, jakby nie miała tekstur, jakby to były same modele budynków, nie wiem, szare, na poligonach zrobione. Jeśli chodzi na przykład o przeciwników, to oni są... Nawet no nie mają chyba sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę... Rzuciliśmy trochę postaci po prostu, żeby sobie były ci Niemcy kompletnie nie kumają, dlaczego ale strzelają mają do ciebie chociaż, do nas... czy jest tak, tragicznie? Tak, podbiegają na jakieś 2 metry przed tobą i strzelają w ciebie. Ale wiesz tak? Co, to jest bardzo ciekawe, bo od razu możemy rzucić porównanie. Niedawno wyszedł nowy Wolfenstein, The New Order, tam też narzekano na inteligencję nazistów, ale czy jest tak tragicznie, w sensie jest gorzej niż w Wolfensteinie? Ale tam było o tak, Jezu, tam była dobra. W Wolfensteinie było trochę inaczej, bo tam było, nie wiem jak oni to zrobili, ale tam było tak, że w jednym poziomie tak było tylko. Nie wiem jak im się to udało zrobić. Że jeden poziom jakby, z głupimi Niemcami. Tak, jakby przypadkiem ktoś wcisnął przy jednym levelu, wyłączmy sztuczną inteligencję i tak tam było, więc... A tutaj sztuczna inteligencja, okej, okay, jeśli strzelamy na Rambo, to biegnie do nas na 2-5 metrów i po prostu stoi przed nami i strzela, aż jej nie zabijemy, albo ona nas. A jeśli bawimy się w tak, bo oczywiście możemy skradankowo podejść czyli do tej... Czyli nie jesteśmy samym Rambo, do tej to się gry, mogłoby bo wydawać. Mamy oczywiście zaimplementowany tutaj system znany z Snipera Ghost Warrior, czyli
możemy bawić się snajperką, musimy uwzględnić wiatr, musimy uwzględnić trajektorię lotu, musimy uwzględnić grawitację. Okej, okay, spoko, ale to jest snajpera. No i tutaj ja, od razu, ja ale poczekaj, ale to jest ważne pytanie, ile tak naprawdę, no bo to jest produkcja tego samego studia, ile jest samego snajpera w Enemy Froncie właśnie? To zależy od ciebie tak naprawdę. Ale to też właśnie teraz mówisz, to zależy od gracza, nie? Ile jest tak naprawdę wyboru? Czy ta gra naprawdę jest taka nieliniowa, że możesz sobie, w sensie nie możesz sobie, że możesz sobie wybierać tryb, styl rozgrywki, że tak powiem? Jeśli chodzi o te misje, które są podczas powstania warszawskiego, to w większości jednak trzeba grać na Rambo. Oczywiście da się grać, są nawet takie jakby założone z góry momenty, w których musimy użyć tej snajperki. Predefiniowanie, trzeba być Rambo. W tej bazylice musimy strzelać do Niemców, którzy przyjeżdżają i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest dziwne, bo skradając się na przykład i podchodząc do innego przeciwnika i jeśli nas on zobaczy, to cała mapa wie. Ale z czego ja to wiem, to podczas II wojny światowej jeszcze nie było krótkofalówek, nie było telefonów komórkowych, ja nie dzwonili do siebie. Ej, to jest taki czujny GPS, bo tu jestem tutaj. Snajper Mateusz przyszedł. Eksperymenty, może jakaś telekineza, nie wiadomo, tak, co tak. Tam się działo. Jakiś Mateusz na końcu mapy jest, dawajcie, dawajcie i rozwalimy. Naprawdę. Tutaj zaleciało trochę takim tym starszym Wolfensteinem, tym... przed tym najnowszym, nie pamiętam. Tak, jest. Tak, i tam były takie różne dziwne, paranormalne rzeczy. Ale myślę, że to chyba nie o to chodziło dokładnie CI Games, kiedy tworzyli Enemy Front. No niestety. Więc Mateusz, no tak na dobrą sprawę, za co mógłbyś chwalić tę grę? Za co? No tak naprawdę chyba to powstanie warszawskie i w jakimś stopniu tworzenie tej Warszawy, co też nie jest jakimś tam super osiągnięciem, bo niektóre rzeczy są fajnie zrobione, niektóre nie, ale że gra wygląda brzydko, no to nie znaczy, może to trochę tutaj... fajnie. Ja chcę powiedzieć tylko, bo ty grałeś na konsoli, ja widziałem tak, na PC-cie, jak to i wygląda. I to wygląda... ładnie. Ładniej, tak. Ładniej, nie ładnie, ładniej. Znaczy, jeśli chcecie grać w tą grę, jednak jesteście masochistami, to odpalcie ją na PC-cie. Wtedy może jakoś przetrwacie ją. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja pamiętam tę prezentację, którą widzieliśmy w Kolonii rok temu. No nie powiem, że byłem zachwycony, bo bym pewnie trochę skłamał, ale byłem na tyle przekonany, że warto w tę produkcję zagrać, że zrobiłbym to z przyjemnością. W tym momencie ta gra jawi mi się jako jeden wielki... No i tyle, nie bym powiedział. Jeden wielki bug, bym powiedział. No bug w bugach i bug w bugu. No i też było mówione, że ta gra jest jakby półotwarta, otwarta, a tak naprawdę mamy takie długie, długie, długie mapy. Takie korytarzowe i długie. Oczywiście możemy się skradać i strzelać, ale to nie ma sensu. To nie jest sandbox. Bo to jest prawda, to nie jest. Sztuczna inteligencja, mechanika to nie działa. To wszystko jest przeciwko nas. My popełnimy błąd, to... Naprawdę, błędów moich niewiele było w tej grze. Większość błędów było przez samą grę stworzone. Czekaj, chcesz powiedzieć, że to nie ty utrudniałeś sobie rozgrywkę, tylko gra utrudniała no ją niestety, tobie. No niestety, Enemy Front. Gra dobra. Utrudnia tobie rozgrywkę. A jeszcze, może, czy miałeś okazję sprawdzić tryb wielosobowy? Próbowałem, ale oho. Liczba osób na mapach to był problem troszeczkę, bo nikt w sensie nie chciał bardzo ze mną dużo. Grać tam. No, raz nikt nie mi lubi się Mateusza. Udało i była trochę pusta mapa, więc... Zbytnio nie mogę się wypowiedzieć, bo nikt w to nie grał. Ale to jest standard. I tyle. Jest drużynowy deathmatch i same standardowe tak, tryby. Tak, nic więcej, niestety. To wiesz co, tak gwoli ostatnie moje pytanie. Strzelajno, bo chyba ono jest najbardziej kluczowe w tej produkcji. Powiedziałeś trochę o elementach typowych dla snajpera, ale jak prezentuje się sama rozgrywka? Bo ja lubię latać sobie czasem z karabinem, lubię zresztą strzelać do nazistów, zwłaszcza w okresie II wojny światowej. Bawiąc się na Rambo, powiedziałbym, że to był też jeden z takich... świetniejszych momentów tej gry, że jednak fajnie czuję, się strzelało. Czuję, że ta ocena będzie wysoka. Bronie były w miarę oddane realistycznie, był odrzut fajny, były różne modele tych MP44, Thompson i tak dalej. Czyli klasyka. Klasyka po prostu, tak jak w Call of Duty pierwszym, w ogóle grafika jak w Call of Duty pierwszym, bardzo podobno się chyba się bardzo 10 lat temu powiedziałbym, że to duży plus. Ale chyba pomyli roczniki. Mateusz, no to tak w trzech, czterech zdaniach, super konkretne podsumowanie od ciebie. Polecam tą grę za powstanie warszawskie i że ktoś się postarał jednak to jakoś przedstawić, ale fabuła w tej grze, dialogi, które są beznadziejne. Najgorsza, jeśli chodzi o Polskę, lokalizacja gry ever. Nie było gorszej, naprawdę. Wejdźcie na YouTube'a, sprawdźcie. Na lokalizację 2.0? Nie było gorszej. Nie wiem, czy nawet niektóre takie, pamiętam w latach 90. były takie sprzedawane gry na bazarze, gdzie Rosjanie podkładali głos taką łamaną płaszczyzną i to było fajniejsze, bo było śmieszne, chociaż tutaj płakałem, cierpiałem. Boże. Okej.
grafika beznadziejna. Na konsolach działa to w około 20-25 klatkach na sekundę, więc to strzelanie, mimo że fajnie, czasem w zamkniętych korytarzach, bo wtedy płynnie w miarę jest, ale na otwartej powierzchni no nie ma sensu, bo wszystko się tnie, no niestety. Jeśli naprawdę chcecie zagrać w tą grę, naprawdę, ale nie widzę żadnych w ogóle powodów, żeby to myślałem, zrobić. Że powiesz, myślałem, że umiesz trochę inaczej, myślałem, że powiesz, jeśli naprawdę chcecie zagrać w grę, 3 kropeczki, to na pewno nie grajcie w Enemy Front. Tak, to nie grajcie w Enemy Front, ale jednak jeśli jesteście masochistami, ale jednak to jest gra, to na PC-cie, bo tam gra lepiej troszeczkę wygląda. Ile? Pomyślmy, mamy plus za... Powstanie Warszawskie. Powstanie Warszawskie. Listy plus, ale niech będzie. I bronie. To będzie 2. 2 na 10 odgramy na maksa. Wow! Czyli jednym słowem CI Games, wybaczcie, ale to jeszcze nie był ten moment. Tak, i dziękujemy właśnie CI Games za dostarczenie kopii do recenzji. Jest tam skrót, z którego możecie skorzystać. Idź już, synu, w drogę.